Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Olimpia Brzeziny bardzo fajnie zbliżyła się do czołówki tabeli. Gdzieś tam w głowie rodziły się jeszcze większe aspiracje? Nie, myślę, że nie. Myślę, że na dzień dzisiejszy Olimpii Brzeziny jest na nic więcej niż granie w lidze okręgowej. To i tak jest chyba szczyt tego wszystkiego, na który może tutaj Olimpia Brzezina osiągnąć. Cały czas tutaj bijemy się z jakimiś problemami finansowymi i kadrowymi, więc myślę, na razie to miejsce dla Brzezin jest w miarę odpowiednie. Oczywiście gramy zawsze o jak najlepsze miejsce. Tak, zobaczymy, jak będzie dalej. Te wyniki lepsze od organizacyjno-finansowych spraw? No na pewno, nie. Wyniki, jeżeli chodzi o tą rundę po przepracowaniu zimy przez chłopaków, bardzo fajnie, gdzie staramy się te punkty, że tak powiem, łapać. Zbliżyliśmy się do tego trzeciego miejsca. No zobaczymy, jak będzie finalnie na koniec. Przed nami teraz dwa ciężkie mecze, bo Biały Orzeł Kośmin przyjeżdża do nas w środę i później oczywiście jedziemy do Grębalina w sobotę, więc na pewno ciężkie mecze. No jak i cała liga, nie? Kto awansuje, twoim zdaniem? No Jarota. Ja myślę, że Jarota jednak awansuje i nie powinna już, że tak powiem, puścić tego, chociaż teraz tam się czołówka trochę zbliżyła, ale no zobaczymy. No ciężko mi powiedzieć. Życzę i jednym i drugim, żeby awansowali. Nikt pograje, nikt zobaczy, jak jest to szczebelek wyżej, a to na pewno nie jest tak łatwo, jak wszyscy sobie myślą. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.